Witam serdecznie w szóstym odcinku programu Widzewskim Okiem Krecika. Dzisiaj Państwa i moim gościem Radosław Wasiak. Witam. Radku. Witam Państwa. Piłsudskiego 138, to chyba Twój adres, prawda? Zgadza się jak najbardziej. Jest to miejsce, które no, serce szybciej bije. Wracają wspomnienia, fajne chwile. No, oczywiście jestem cały czas tutaj. Staram się być na każdym meczu. No ale no, tak jak mówisz, miejsce, które no, aż miło. Zaczynałeś od grania w piłkę, prawda? Od Energetyka Łódzkiego, który później został wchłonięty przez SMS. Co się stało? Czemu nie zostałeś piłkarzem? Czy coś spowodowało, że wybrałeś drogę trenerską? Znaczy w pewnym momencie myślę, że każdy zawodnik gdzieś sobie zdaje sprawę, że albo nie daje rady, nie dojeżdża. W moim przypadku jeszcze do tego doszedł wypadek samochodowy, miałem poważną kontuzję. Po tym wypadku starałem się wrócić do sportu, już no, czułem, że jest niestety nie do odrobienia to wszystko. Poddałem się, grając nawet jeszcze w czwartej lidze, myślałem, że ale to już nie było to, co chciałem robić. Już gdzieś te marzenia spełzły na niczym i postanowiłem, no, poszedłem na studia i na studiach trafiłem znowu na znajomych trenerów, którzy gdzieś tam mnie pchnęli w tym kierunku. Świętej pamięci Zbigniew Tonder. Zgadza się. Zygmunt Gutowski, to niestety z tej drugiej strony barykady. No, moi wykładowcy, którzy właśnie no, gdzieś tam mnie znali jeszcze z piłki, stwierdzili, no nie grasz już, dajesz sobie święty spokój, może byś to poszedł. Zawsze tam miło było to usłyszeć. No i tak jakoś zacząłem, pojechałem na pierwszy obóz z nimi, wtedy pamiętam jeszcze bez papierów trenerskich. Jako taki pomoc, taki asystent. No i potem jakoś to tak ruszyło, że na studiach instruktora, potem druga klasa trenerska, no a potem jeszcze kursy UEFB, UEFA. No i jestem tu, gdzie jestem. Ale cieszę się, może tak musiało być. Bardzo możliwe, ale najważniejsze jest to, że zostałeś przy piłce, że masz wgląd w to, jak wychowasz swoich chłopców, jak twoi wychowankowie pójdą jakąś ścieżką, to chyba dla trenera największa nobilitacja, prawda? No, zgadza się. Ja wiem, jakie błędy popełniałem, co robiłem źle, co powinno być inaczej zrobione. No i też widzę, jakie perspektywy teraz ma młodzież, jakie my mieliśmy. Więc to wszystko tylko mi pomaga w tej pracy. Zaczynałeś w Orle Łódzkim jako trener, prawda? Zgadza się. Też tam trafiłeś na fajną grupę młodych chłopców. Orzeł chyba zawsze słynął z tego, że tych chłopców miał bardzo utalentowanych, bo to wywodzący się z tego Karolewa, czy też wywodzący się ze Starego Polesia, troszeczkę zubożałe dzielnice. No, muszę Ci powiedzieć, że tak, to co mówisz, to no bieda tam, to naprawdę biedny klub, w którym pracowaliśmy. Miałem fajny rocznik 94, z którym naprawdę no, tam zrobiliśmy też kilka fajnych wyników. Chłopcy uczyli się w SMS-ie, grali u mnie w Orle. No, miło wspominam tą drużynę. No i była to taka pierwsza przetarczka, gdzie tak naprawdę zderzyłem się z wieloma rzeczami, że trener nie jest tylko trenerem, ale i kierownikiem i wszystko musiałem załatwiać, uczyłem się tego. No myślę, że w dobrym klubie. Przede wszystkim trener musi być chyba też rodzicem dla tych chłopców, bo jest dla nich taką wyrocznią. Znaczy powiem tak, ja to zawsze rozdzielam na trzy etapy. Pierwszy to jest ten taki trener od tych małych dzieciaszków, gdzie ten trener powinien być no nie wiem, dla nich jakimś tam wzorem oczywiście, autorytetem, ale przede wszystkim powinien się z nimi tym bawić, tą piłką, cieszyć się z każdej bramki. Jak ja czasem słyszę, że trener się cieszył z dzieciakami, że to głupio wygląda, mówię, wcale to jest, nie jest głupie, to jest fajne, on tych dzieciaków zachęca. Oczywiście musi nauczyć ich tych elementów techniki, po tej podstawy i musi tym żyć. Potem jest dla mnie ten drugi etap, gdzie jest ta już na młodzież, gdzie chłopcy tak naprawdę już grają w piłkę, już wiedzą, jak się zachować na boisku i tam już ten trener musi być takim ojcem, taką ręką, musi wiedzieć, kiedy trzeba kogoś skarcić, kiedyś trzeba pochwalić, musi to wszystko umieć tak wytonować, żeby przygotować tego zawodnika właśnie na ten trzeci etap i ten trzeci etap to jest ta piłka seniorska, gdzie tam trener jest niejako szefem. I tam już przestaje się liczyć też ta jednostka, bo najważniejszy jest klub i najważniejszy jest wtedy sukces, wygrany mecz. No i to właśnie tak jest. Porę była Elta, tak? Elta, która już chyba nie istnieje w tej chwili, trochę szkoda, tak, no. Teofilowie. Przez długie lata tam była Liga Okręgowa, czyli na dzień dzisiejszy piąta liga, tak? Ja tam reaktywowałem dwa roczniki właśnie i to był taki strzał, że wygraliśmy tam klasę okręgową. No i skontaktował się ze mną Mirek Westphal.
no, którego też dobrze znałem. Też były trener Widzewa. Też były trener Widzewa. Zaprosił mnie do współpracy w Sokole Aleksandrów, gdzie ja właśnie z tej Jelty, gdzie no, no nie było warunków do pracy. Poszliśmy... Za jedno boisko na tej Jelcie, tak, to jest największy problem. Zaniedbane strasznie, ludzie tam sobie wchodzą, no, no po prostu no kiepsko tam było kogokolwiek w ogóle zatrzymać, ja miałem fajną grupę chłopców. No i długa praca właśnie w Sokole Aleksandrów, gdzie tam no osiągaliśmy fajne wyniki. Połączyliśmy to wszystko, chłopcy z Teofilowa właśnie mieli blisko do Aleksandrowa, dość często też razem jeździliśmy na te treningi. No i potem właśnie nastał taki czas, gdzie no, Widzew nasz, wiadomo jaka była historia. Też to była perypetii sporo? Tak, przyszedł tam do klubu Krzysztof Przytuła, który tutaj był i tak naprawdę trochę tam... Tak, był wtedy asystentem ustawowego. Zgadza się. I tam no, od razu nam troszeczkę to nie zagrało między nami, tak mogę powiedzieć, chociaż oczywiście osobiście nic do tego człowieka nie mam. Nie zagrało i wyszła propozycja od Krzyśka Kaszuby, no, któremu też wiele zawdzięczam, też fajnie się tutaj jakoś tam w moją stronę ukłonił. Zaprosił mnie tutaj do współpracy. No i właśnie ten rocznik 2000 przyjąłem, jak byli w gimnazjum chłopcy i tak się znalazłem w Widzewie. Ile lat z nimi przepracowałeś? No, 3 lata ponad pracowaliśmy z nimi, zanim ich oddałem do Kuby Grzeszczakowskiego, który miał rezerwę już potem. Piękna historia. Piękne, fajne wspomnienia z nimi. No ten awans do Ligi Makroregionalnej, wczesnego wtedy Centralnej Ligi tak zwanej, gdzie no, zrobiliśmy myślę dużą niespodziankę wtedy wszystkim. No, bynajmniej ja też można było, że bo w pierwszym sezonie mojej pracy jeszcze walczyliśmy o utrzymanie w pierwszej lidze wojewódzkiej, a w drugim roku już wywalczyliśmy ten awans. No i przyszło nam się mierzyć z Legią, z Polonią, z Jagiellonią Białystok, gdzie no, to już było coś fajnego, już nie jeździliśmy po województwie, tylko jeździliśmy do Stomilu, Olsztyn, Naki, więc no, coś fajnego. Po drugie, myślę, fajna sprawa, te mecze naszej pierwszej drużyny odbywały się na SMS-ie, gdzie cała nasza drużyna wystąpiła w przerwie meczu, nagrodzona brawami przy no, pełnej wtedy obecności trybun na SMS-ie. No, miłe wspomnienia. Radku, powiedz mi, bo jako, że teraz wszyscy patrzą na akademię, która jest w Widzewie, czy uważasz, że z perspektywy czasu ci chłopcy, którzy byli pod twoimi skrzydłami, mogli osiągnąć więcej w sensie Widzewa? No, myślę, że tak. Myślę, że tak. To znaczy, była w tej mojej drużynie grupka chłopców, takich 4-5, na których naprawdę mocno liczyłem. Byli to chłopcy, którzy gdzieś jak jeździliśmy na mecze, inni trenerzy o nich dopytywali. Na przykład były zapytania z drużyn trzecioligowych, gdzie oni mieli na przykład 17 lat i pytały się o nich kluby z trzecich lig na przykład, więc uważałem, że to jest w miarę mocny rocznik, jeżeli chodziło o nasze województwo, bo oczywiście potem gdzieś ta Legia pokazała nam miejsce, gdzie jest nasza akademia, gdzie była Akademia Legii. To samo zrobiła Polonia. Jagiellonia, można powiedzieć, na 4 mecze, w 2 meczach fajnie się zaprezentowaliśmy i gdzieś tam mogliśmy z nimi coś tam więcej ugrać. No, chociaż te remisy i tak były fajnym wynikiem, bo no, grając przeciwko Jagiellonii, której grał Bida, który na dzień dzisiejszy jest zawodnikiem ekstraklasy i sobie świetnie radzi, no to myślałem, że coś będzie więcej poza no, Marcelem, który podpisał kontrakt, Kamilem Pieczkiem, tak, oczywiście. Marcelem Pieczkiem, tak, no, który był wtedy no, u mnie kapitanem drużyny, grał w napadzie, no bo on był u nas, grał no, wysoko, że tak powiem, tutaj całkowicie inną rolę odgrywa. No więc myślałem, że będzie troszeczkę inaczej. No, życie pokazało coś innego, ale i tak wiem, że no, 90% zespołu gra, są w rezerwach, ci chłopcy trenują, niektórzy odeszli do innych klubów. Był też rocznik 2-1, był też rocznik 9-9, o którym nie mogę zapomnieć. No i też tam było paru fajnych chłopców. Kilku trenerów przeżyłeś w swojej przygodzie z Akademią Widzewa. Mówię o trenerach pierwszej drużyny. Z którym ci się współpracowało najlepiej, z którym trenerem było ciut gorzej? Jak wyglądała w ogóle ta współpraca? To znaczy tak, no, na pewno był Marcin Puska, był Przemek Cechesz, był Franciszek Smuda, był Radosław Mroczkowski. Mogę powiedzieć tak, chodziłem na treningi różnych tych trenerów.
Myślę, że najwyżej, jeżeli chodzi o sam warsztat i to, jak te zajęcia wyglądały moim okiem, postawiłbym Radka Mroczkowskiego. Fajnie mi się oczywiście współpracowało z Tomkiem Łapińskim, który był u trenera Smudy w sztabie. Fajnie mi się tam naprawdę z nimi też rozmawiało. Przemek Cechesz, mieliśmy kontakt. Najmniej myślę z Marcinem Buzką. Najmniej. To jest chyba takie nazwisko, które gdzieś z tyłu głowy u Ciebie siedzi i tak nie do końca pozytywnie. Zgadza się, wiem do czego, że tak powiem, pijesz. Ja powiem tak, z przebiegu czasu w ogóle już z tego wszystkiego uważam, że no, tak się stało. Ja na pewno wiem i mogę stanąć przed lustrem i powiedzieć, że zrobiłem wszystko dobrze. Wszystko to się zaczęło od jednego z wywiadów, którego wtedy Marcin udzielił. Bardzo mnie tym mocno rozruszył, gdzie ja w ostatnim roku swojej pracy przejąłem w czerwcu rocznik 2001, który uznawany był w Akademii za taki kulejący rocznik. Przejąłem ten rocznik w czerwcu, zrobiłem tam, w cudzysłowie, straszne odcedzanie, bo z 30 chłopców, którzy chodzili do klasy, zostawiłem tylko 13. Resztę latem dobrałem, stworzyłem drużynę, która musiała rywalizować w roczniku starszym. Bo był Chatów grał rocznikiem 2000, SMS grał rocznikiem 2000, AKS grał rocznikiem 2000, gdzie na przykład w Bełchatowie był Zdybowicz. Zawodnik, który niedawno w Wiśle Kraków w Ekstraklasie grał w pierwszej lidze. No i my tym rocznikiem walczyliśmy o i tak o awans. Do końca, gdzie tak mimo naprawdę... Mimo tego, że różnica jednego z tych chłopców roku jest kolosalna. Kolosalna. I z tego rocznika 2-1 mogę powiedzieć, był Jakub Kmita, który podpisał profesjonalny kontakt, Dawid Teles, tak. Było tych chłopców z rocznika 2-1, Filip Beck, który teraz jest w pierwszej drużynie. No, udało mi się tam fajną drużynę stworzyć w tym roczniku 2-1. No niestety, Bełchatów wtedy zrobił awans, wywalczył sobie tą celiotkę, a Marcin powiedział, że nie spełniłem oczekiwań. Halo, nie było w ogóle takiego celu, żebym ja musiał wtedy amansować. No i potem, krótko potem był wyjazd na ten nieszczęsny, do konferencję, konferencję w Poznaniu. Zgadza się, gdzie ja tylko byłem na konferencji, no i potem dowiedziałem się, co się działo w klubie, jak to wyglądało. Ta sytuacja w autokarze już była dosyć niejasna. No zgadza się, był ten powrót był dość kapryśny, że tak powiem. Teraz już trochę się z tego śmieję oczywiście, bo nie wiem, jak mogłem wtedy na to pozwolić, ale stało się. Potem te incydenty, które tu miały miejsce w klubie, już mnie przy tym nie było w ogóle. Na drugi dzień, gdzie się dowiedziałem. No i taka przepychanka w prasie, to było w ogóle niepotrzebne. Oczywiście ja też muszę to zaznaczyć. Ja do żadnej prasy nie poszedłem pierwszy, wiem doskonale, bo po czasie to wszystko wyjdzie. Kto w klubie wiedział, kto jak zadziałał. Uważam tylko, że nie fair było postąpione wobec mnie w stosunku właśnie Marcina i wtedy pana Leszczyńskiego, którzy tak do końca chcieli ze mną pograć, bo przecież ja miałem ofertę dalej, żeby zostać w klubie. Stwierdzono, że umowy trenerskiej ze mną się nie odpisze, tylko zaproponowano mi umowę jako skauta, żebym pracował, więc podziękowałem za tą propozycję, rozeszliśmy się. No i teraz jestem w całkowicie innym miejscu. Adres Folia Wiśniowa Góra. Zgadza się. Tam podjąłem się takiego nowego projektu. Jestem tam trenerem, koordynatorem i prowadzę rocznik 2006 też w pierwszej lidze wojewódzkiej. Uważam, że bardzo blisko zresztą. Tutaj, gdzie jest moje miejsce, gdzie jest nasz klub. I ja naprawdę po tym czasie mogę powiedzieć, że jestem dużo mądrzejszy. Nie wstawiłbym się już w taki sposób za kolegami, jak to zrobiłem i potem przy tym ucierpiałem, bo tak naprawdę życie pokazuje, że trzeba myśleć tylko o sobie. Ale ja tak byłem wychowany inaczej, że jeżeli wiesz o czymś, to mów prawdę, tak mi rodzice to wpłynęli. Prawda powinna zawsze się obronić. I niestety, myślę, że w jakimś stopniu się obroniła, bo są ludzie, którzy jak mnie widzą, to odwracają głowę, idą sobie gdzieś, bo wiedzą doskonale, że nie mogą przede mną stanąć i szczerze ze mną porozmawiać. Powiedz mi, czy trenerzy, z którymi miałeś możliwość współpracy, jeżeli chodzi o sztab pierwszego zespołu, często przychodzili na spotkania juniorów, rezerw? Jak wyglądała ta sytuacja? Zmierzam ku temu, że chciałbym powiedzieć, że na dzień dzisiejszy, z tego co wiem,
trener Kaczmarek, będący od początku sezonu w Widzewie, na spotkaniach juniorów, czy juniora młodszego, czy rezerw, był tylko raz na meczu rezerw, kiedy zeszło 10 zawodników. Więc wydaje mi się, że to troszeczkę szwankuje. Powiem szczerze tak. Może nie będę wymieniał już tak nazwiskami. Bardzo dużo na naszych meczach był na przykład Tomek Łapiński, który współpracował z tu wcześniej wspomnianym trenerem Smudą. I naprawdę mieliśmy z Tomkiem niezły kontakt. Byliśmy na telefonach, on się dopytywał. Dość często nawet ja go się pytałem, mówię, może coś mam zmienić, może chcesz kogoś innego zobaczyć na jakiejś innej pozycji. Więc to było w porządku i przecież u Smudy kilku młodych chłopaków zadebiutowało. Potem z trenerem Mroczkowskim też było bardzo fajnie. On przychodził nawet na sparingi, gdzie my graliśmy wewnętrzne mecze z SMS-em. I ta współpraca, nie mogę powiedzieć, była naprawdę fajna. Ale no niestety też były sytuacje, gdzie graliśmy z Polonią Warszawa. Mecz w centralnej lidze, tak? W makroregionie, gdzie w drużynie grał Michael, który był tutaj, wtedy. Tak, w Polonii. Trener pierwszej drużyny był w Gutowie wtedy. Siedział sobie w kawiarni. Nie pofatygował się. No może. Znaczy też, no, ja tu nie chcę się wypowiadać, ja nie wiem, jak ja bym się zachowywał, oczywiście ja lubię młodzież i ja uważam, że powinni dostawać szansę, ale wiemy też, jakie to jest praca. Trener ma naprawdę duży nacisk, jeszcze u nas w Widzewie, gdzie jest ogromna presja, gdzie on musi mieć dwóch młodzieżowców do grania, no jest ciężki kawałek chleba i ja nie chciałbym się tu w taki sposób wypowiadać, czy ja bym jeździł. Ja osobiście uważam, że no wtedy mnie to trochę zabolało, bo ja chłopców uważałem, że wykorzystam to, zmotywuję ich świetnie. Przyjeżdża Polonia, chłopaki, gramy mecz od razu po seniorach. Na pewno zejdzie trener. Jest szansa się pokazać, że w tych juniorach jest fajny chłopak. Dla tych tak. Chłopców. I oni czekali na tej rozgrzewce, czy ten trener przyjdzie. No niestety rozegraliśmy sami ten mecz. Nadmuchany balon szybko pękł. No niestety. Radku, powiedz mi jedną rzecz, bo w tej chwili mamy w kadrze kilku młodych zawodników, którzy są twoimi byłymi wychowankami, którzy też są z roczników z akademii. Mhm. Jesteśmy na trzecim poziomie rozgrywkowym i ci chłopcy, jak się przyspawali do ławki, tak od tej ławki nie mogą się odspawać. To chyba trochę boli. Boli, to znaczy tak, ja kiedyś się... Jeszcze wspominam taką rozmowę z jednym naszym tutaj trenerem z okręgu województwa łódzkiego, gdzie tak naprawdę doszliśmy w dwójkę do wniosku, że gramy na trzecim szczeblu i nie ma chłopaka z Łodzi. Marcel Pięczek wchodzi, gra, znowu potem nie gra, no czasem kontuzja mu się przydarzy, no ale to jest jeden. Reszta są albo na ławce, no albo mamy tylko... Mamy Bechcika, mamy Malca, mamy Piskorskiego. Telestaka i innych chłopców, którzy co jakiś czas, bo ja no nie będę też ukrywał, mam z nimi kontakt cały czas. I jakoś tam oni też chętnie do trenera zadzwonią, ja chętnie do nich. Mamy też jakieś, wiadomo, kontakty na przykład na Messengerze, gdzie wiem doskonale, że o trenerze znowu idę do pierwszej drużyny na trening. No i potem długo nic, bo gdzieś tam albo jadę na ten mecz, jestem na ławce tylko, albo w ogóle nie sztuka jadę. Sztuka sztuki, tak robię tak. Troszeczkę. No jest to tak, jest to fajne dla tych chłopców. No, każdy z nich przeżywa. Ja pamiętam, jak pierwszy raz Marcel miał jechać na trening do pierwszej drużyny, potem Kamil Piskorski, jak też rozmawiałem z rodzicami, żeby ich tam uspokoili, żeby oni dzisiaj spali całą noc, bo jutro idą i oni czuli, że to jest dla nich jakaś tam szansa. No tym bardziej, że są w takiej, że są w drużynie z takimi zawodnikami jak Marcin Robak. No właśnie, od razu ci mogę powiedzieć, że mi się tak nasuwa, jeżeli chodzi o Marcina Robaka. Jest taki film na YouTubie, jak on z Piotkiem Świerczewskim gra w siatkonogę. O 10 zł bodajże tam jest ten zakładzik. I tak sobie pomyślałem, ciekawe, czy teraz właśnie Marcin by z któryś młodych sobie zagrał, nakręciłby taki fajny film, pokazałby, że fajnie, że w tej szatni ci chłopcy są też dobrze przyjęci, bo że tak, też są potrzebni. Że są potrzebni, no, bo tak naprawdę tych dwóch młodzieżowców może zrobić różnicę, a może niestety przegrać mecz. Muszą być jakoś dobrze wciągani w ten zespół, muszą się czuć potrzebni, a nie, że tylko ktoś tam wypadł, no to ty pojedziesz na ten trening, kierownik po ciebie zadzwoni. Powiedziałeś o Marcelu Pięczku. Straszna sinusoida u tego zawodnika jest. O. Ma przeplata fajne występy, takimi, powiedzmy sobie szczerze, nie do końca udanymi. No, znaczy tak, no.
ja staram się zrozumieć Marcela. No Marcel ma zmienioną pozycję. On zawsze starał się kreować tę grę do przodu, atakować, strzelać bramki. Od tego był w moich zespołach. No tutaj ma całkowicie inną funkcję, gdzie tak naprawdę potrafi zagrać nieźle. Widać u niego ochotę, że chciałby się podłączyć. Nie wiem, jakie są założenia taktyczne, nie wiem, czego od niego wymaga trener. Na pewno bardziej destrukcji. I no i dość często no, gdzieś tam się te błędy pojawiają. No, ten mecz myślę, że właśnie po tym powrocie, teraz po kontuzji w tych Polkowicach, no, strasznie mu nie wyszedł. No i od razu to przepłacił, że... Rozmawiałem o występie Marcela, jeśli chodzi o Polkowice, gdzie mecz wcześniej, gdy graliśmy z Lechem II, co prawda goniliśmy tam wynik, tak. Ale była sytuacja tego typu, że Kornel Korda złapał żółtą kartkę. I już było. Ławka trenerska wiedziała o tym, że już w następnym meczu nie wystąpi. Marcel wracający po dłuższej przerwie spowodowanej kontuzją, tak. Że nie uważa, że trener powinien zareagować i po prostu zdjąć Kornela i wpuścić Marcela, żeby ten chłopak wszedł i poczuł to granie. No właśnie, bo ja tak zawsze mówię, że zawodnik, który wraca po kontuzji, no też musi się gdzieś tam przetrzeć. Są u nas te rezerwy. Wiadomo, te rezerwy nie grały tych meczy. Ten Marcel nie miał gdzie w ten mecz wejść tak naprawdę. No pojechał na te Polkowice, gdzie tak naprawdę pierwsza połowa cały zespół grał no słabą piłkę. Przeciwnik też, no myślę, że trenerzy też znają drużynę przeciwną. Każdy nas obserwuje. Słuchajcie, tam dzisiaj gra Marcel. Nie grał, chłop jest po kontuzji. Jedziemy tą stroną. To są normalne, naturalne rzeczy. No, trafiło na Marcela i no, tak naprawdę no, mnie też tam gdzieś w głębi serce bolało, bo to jednak chłopak ode mnie i chciałbym, żeby zagrywał cały czas dobre mecze. No wiadomo, no, tak się gra. Wiadomo, jak nasi stoperzy, nie chcę już wymieniać, popełnią błąd, tak szybko ich się nie zmienia. U Marcela, no niestety, ten mecz już i siedzi. I od razu jest tak, od razu ławka. Od razu jest ławka. W tej chwili sytuacja w Akademii wygląda tak, że mamy nowego dyrektora Akademii, mówię o Maćku Szymańskim, który zastąpił Marcina Puskę, o którym już wcześniej wspomnieliśmy. Jak, wiem, że blisko jesteś z trenerami Akademii. Jak postrzegają pracę Maćka? Czy ma to w ogóle ręce i nogi? Czy my możemy jako kibice liczyć na to, że z tej Akademii jednak będziemy mieli zawodników, którzy będą występować w pierwszej drużynie Widzewa? Znaczy ja mogę, jeżeli chodzi o tutaj Maćka, osobiście powiedzieć, ja pamiętam czasy, jak właśnie zrobiliśmy ten awans i jeszcze wtedy chyba Waldek Krajewski był dyrektorem Akademii. Była sytuacja, że bardzo naciskałem, żeby właśnie Maciek przyszedł i zajął się koordynowaniem pracy, żeby był tutaj z nami pracował. Nawet pamiętam spotkanie kiedyś z Maćkiem, żeby go tam jakoś namówić. On nie było problemu, on był zainteresowany. Wiem, że na jakiejś rozmowie był. No niestety wtedy do niczego nie doszło. Nie doszło do zawiązania umowy i Marcin potem wylądował w Piaście Gliwice. Maciej wylądował w Piaście Gliwice. Z mojej oceny i no, z tego, co mówią trenerzy, no to Maciek jest osobą, która na pewno nadaje się na tą funkcję i tego nie można powiedzieć. Współpracuje mu się chyba i z trenerami dobrze, chociaż te zmiany teraz wiem, że są jakieś tam wakaty u nas w Akademii. Jest to dobra osoba na tym stanowisku i ja trzymam mocno kciuki za to, co tutaj będzie i co się będzie działo z tą Akademią. Jednak niemniej no są jakieś tam niepokojące ruchy, które ja bym nie chciał, żeby były. Jakie to według Ciebie niepokojące ruchy są? Znaczy tak, no na pewno te zmiany trenerów. Kiedyś ówczesni trenerzy, ja wiem, że teraz już jest inaczej, ale w ogóle praca trenera w Widzewie to już nie jest tylko praca pierwszego trenera. Trener w Akademii też musi wyglądać dobrze, świecić jakimś przykładem, w miarę dobrze się zachowywać. Musi, że tak powiem, się w tym klubie odnaleźć. Bo ja pracowałem właśnie w Orle, w Elcie, w Sokole. Tam w ogóle pracuje się całkowicie inaczej. Tutaj każdy Cię obserwuje, tutaj media są, tu o każdym roczniku się pisze. Tutaj trener naprawdę spotyka się z takim zderzeniem. Już trenerki takiej, no nie masz wyniku, pracujesz w Widzewie, ktoś od Ciebie jest dobry i tak dalej, i tak dalej. I tu mogę powiedzieć, że Maciek teraz rotuje tymi trenerami, tak? Jakoś to sobie sprawdza.
Nie jest to chyba dobre, bo jednak... Ale uważasz, że to nie jest dobry czas na rotowanie tymi trenerami? Znaczy czas, jeżeli tylko, no to wiadomo, latem i gdzie te transfery, gdzie Maciek tutaj jakieś zmiany sobie robi, nie wiem, czy ktoś mu nie pasował i dlatego zrezygnował z pracy z nim, z danym trenerem, czy może dany trener zrezygnował, bo też takie słuchy mnie dochodziły, więc ja powiem tak. Żeby tu, broń Boże, nikomu nie urazić, nikomu nic złego nie powiedzieć. Maciek potrzebuje czasu, na pewno. I każdy, kto będzie na taką funkcję piastował w naszym klubie, potrzebuje czasu tej akademii. Nie zbudujemy takiej akademii, jak ma Zagłębie, nie wiem, Lech, czy Legia w rok, jeśli chodzi o Zagłębie, to przypomniałem się anegdotę, jak miałem kursy trenerskie UEFA-B i mieliśmy zajęcia z Griezmannem. No, opowiedział nam historię, jak Zagłębie Lubin, wtedy mistrz CLJ-ki, juniorów starszych, pojechał na sparingowe spotkanie do Newcastle. Przegrali to spotkanie 6-0, najlepszy na boisku bramkarz Lubina, po czym trener Lubina po tym spotkaniu sparingowym, gdzie Newcastle było wtedy w środku tabeli angielskiej, żeby nie było, że to jakiś mistrz Anglii. Powiedział, że pierwszy raz w jego karierze zdarzyło mu się to, żeby jego zawodnicy nie mogli wykopnąć piłki za połowę. Taka była ta różnica. No tak, no ogólnie u nas jest problem z bazą. To jest główny problem, uważam, i na pewno jest ciężko, bo sama ta Łodzianka nam nie pomoże. Takie Zagłębie ma własną bazę. Legia teraz 30 km od Warszawy buduje coś pięknego. Lech ma Wronki. No jakoś te akademie inaczej funkcjonują. U nas no jednak trzeba się z tym zderzyć. U nas szkoła jest teraz tak, to Kokoro się nazywa ta szkoła, do której chłopcy uczęszczają. Mają szkołę tam, bursę mają gdzie indziej, boisko mają tutaj. Podobno z tymi bursami to też jest taka sytuacja, że są porozrzucane po mieście, więc oni nie mieszkają w jednej. Mm-hmm. I problem polega też na tym, no że... No tak, nawet kiedyś o ten temat z Maćkiem rozmawiałem. Nie bardzo ma kto ich dopilnować, że tak się wyrażę. Więc znaczy nie, no na pewno jakaś opieka musi być, w to nie wątpię, że ktoś tam sprawuje nad nimi opiekę, jeżeli to jest chłopiec, który, no nie wiem, nie ma 18 lat, to nie może być tak, że on sobie w bursie mieszka i robi co chce, tylko jest ktoś, kto sprawuje nad nim jakąś tam władzę i tego dogląda. No ale na pewno jest to jakiś tam problem, chociaż ja kiedyś z Maćkiem rozmawiałem i Maciek mi powiedział, że to też nie jest takie dobre, jeżeli wszyscy mieszkają w jednej bursie i... W Lechu Poznań była kiedyś sytuacja taka, pamiętasz, że mieszkali wszyscy w jednej bursie, a jak poszli po bandzie, to tam Karolina, jeszcze dobrze pamiętam, to jednak zerwali się z łańcucha. No, wszyscy, no. Radku, przejdźmy teraz do sytuacji obecnej, jeśli chodzi o pierwszą drużynę. No nie każdy spodziewał się tego, może powiem inaczej, nikt się nie spodziewał tego, że Widzew po przerwie spowodowanej pandemią będzie wyglądał tak blado. 8 spotkań, 8 ugranych punktów, nadaje średnio 1 punkt na mecz. Jeszcze żyjemy dzięki temu, że jesteśmy na drugim miejscu, mamy 1 punkt przewagi nad Katowicami, do których jedziemy teraz w niedzielę. Była cała teraz sytuacja związana z trenerem Kaczmarkiem, czy go odwołają, czy go nie odwołają. Na pewno były prowadzone rozmowy z innymi trenerami. Sytuacja na dzień dzisiejszy jest taka, że trener Kaczmarek zostaje w klubie, jedzie do Katowic. Mhm. Według ciebie, jakbyś był na miejscu trenera Kaczmarka, porotowałbyś teraz składem? Kurczę, znaczy takie ciężkie pytanie. Ja osobiście o swoim zdaniu mogę powiedzieć i je wyrazić. Myślę, że na pewno chciałbym więcej Radwańskiego widzieć, nie widzieć go wchodzącego z ławki, bo ten chłopak no, w ostatnich meczach strzela w bramki. Potem siedział znowu na ławce. Przeszliśmy na dwóch napastników, tak? Gra Robak razem z Wolsztyńskim. No ale... I nie ma tego chłopaka, który mi te piłki dogrywał. Brakuje tego takiego playmakera. No tak, no, ale trener ma jakiś pomysł na ten zespół. Chce tak grać. Ja uważam, że na pewno bez zmiany trenera powinno się odbyć, bo już w zeszłym roku byliśmy nauczeni tego, myślę, po trenerze Mroczkowskim, który został zwolniony. Uważam, że to był wtedy błąd, że ktoś powinien pozwolić mu to dokończyć i wreszcie go byśmy rozliczali trenera Mroczkowskiego. Chociaż ja uważam, że on by wtedy ten awans zrobił. Pochopna wtedy decyzja, teraz czy taką decyzję podjąć, nie wiem, ja... Jest to zbyt ciężkie pytanie, a bardzo na sercu leży mi dobro tego klubu i chcę, żebyśmy jak najszybciej wrócili do ekstraklasy, żeby ten stadion był cały czas zapełniony, tak, bo po prostu no, ci kibice, no my wszyscy zasługujemy na to. Kibice na pewno nie odwrócili się od Widzewa po zeszłorocznym niepowodzeniu i można było to
uświadczyć jak w ilości sprzedanych karnetów przed tym sezonem. Więc myślę, że kibice ciężko im będzie przebnąć ewentualną gorycz porażki, jeżeli by tutaj się nie udało. Oczywiście. No na pewno, ale myślę, że jeżeli ktoś jest za Widzewem, był, kibicuje temu drużynie, no to to raczej się nie odwróci. My jesteśmy tak mocną wiarą i z tym klubem, no tylko, że szkoda znowu gdzieś tam to zaufanie tych kibiców tracić, narażać na szwank. Lepiej jest ten awans zrobić, być w tej pierwszej lidze od nowego sezonu i trzymajmy kciuki, życzmy jak najlepiej naszemu trenerowi, naszemu zespołowi, bo po prostu szkoda będzie kolejny rok grać w drugiej lidze, gdzie ta druga liga tak naprawdę jest taką ligą trochę młodzieżową, bo przeciwnicy Częstochowa, Legionowia. Grają młodzieżą, no. Młodzieżą praktycznie, tak? Praktycznie. Wszystkie te drużyny próbują, ale wyglądają motorycznie zdecydowanie lepiej niż Widzew. Myślę, że tutaj jest gdzieś popełniony jakiś błąd. Znaczy nie no, to znaczy takie pytanie, za motorykę odpowiada u nas Kamil Migdał, którego ja osobiście namawiałem na przyjście do Widzewa. On tak naprawdę zaczynał z moimi właśnie drużynami juniorskimi. Przyjeżdżał do nas na obozy tak indywidualnie, gdzie my byliśmy na przykład na zgrupowaniu 10 dni i ja go prosiłem, przyjedź do nas na 2 dni, pomóż mi. On przyjeżdżał, podłączał chłopaków. Naprawdę wykonywał dobrą robotę. Nie wiem, czy ta pandemia spowodowała, że coś jest nie tak, że no gdzieś tam widać, że oczywiście tego zdrowia brakuje. Można to zgonić na wiek naszych piłkarzy, można to zgonić na przygotowanie. No, ale mamy młodych chłopców na ławce. No, czy nie czas ich spróbować? Ja już nie mówię w tym momencie, znaczy, bo tak, mamy cztery kolejki. Ale też trener o tym myśli, trener o tym wie, gra mecze o stawkę, teraz jedziemy do tych Katowic i teraz no, próba na tą młodzież, może tak. Tylko czy trener ma na tyle odwagi, żeby to zrobić? Właśnie, czy tu chyba chodzi o tą odwagę. No bo zauważ, że... Ale odwaga odwagą, rozsądek, no to jest jego praca, on ten awans chce zrobić. Oczywiście zwycięstwo w Katowicach jest dla nas wszystkim w tym momencie ważne, tak? No ale, nie wiem, remisując ten mecz też jakoś nie tracimy tego drugiego, ale tam są jeszcze ciężkie mecze. Mamy Stalówkę u siebie, jedziemy do Rzeszowa. Na Rysowie i w ostatniej ta Stalówka robi cuda, wygrywa mecze. Ja tam patrzyłem na taką klasyfikację ostatnio po pandemii, to ona jest na drugim miejscu chyba. Więc no, te wyniki są takie, gdzie budzą jakieś lęki. Nie wiem. Według Ciebie, jaka jest recepta na sukces w Katowicach? Nie wiem, Marek Koniarek ostatnio czytałem, że powiedział, kto więcej będzie jeździł na przysłowiowej, tak, czterech literach. Ja uważam, że mamy fajne początki w tych wszystkich meczach, tak? Te 20 minut, wchodzimy, jest fajnie. Gdzieś tam staramy się stłamsić przeciwnika, potem oddajemy to pole. Moim zdaniem, ja jadąc na te Katowice, chciałbym zobaczyć taki Widzew właśnie, który się rzuci, walczy o każdą piłkę i uważam, że taki będzie Widzew, że szatnia, że Marcin właśnie, Robak, który wpływa chyba na tą drużynę dobrze, że on to pociągnie i przywiązą nam komplet punktów, że no muszą na pewno zagrać, bo mam wrażenie, że teraz każdy chce grać z Widzewem. Każda drużyna. Nikt się Widzewa nie boi. Tak, przestali się jakoś tam nas bać i każdy mówi, no to jest ten moment i będę miał w CV, wygrałem z Widzewem. I to musi gdzieś tam dotrzeć do tych naszych głów, naszych zawodników, że no nie, halo. Słuchając wypowiedzi po ostatnim spotkaniu trenera Pogoni Siedlce Bartka Tarachulskiego, który moment moment swego czasu występował w barwach Widzewa, powiedział, że oni mieli plan na Widzew, że przygotowali się do tego spotkania, analizując grę Widzewa, że w pierwszej połowie troszeczkę oddadzą pola Widzewowi, w drugiej dopiero na nich ruszą. Czyli teraz trener Kaczmarek jak szachista musi coś na tej szachownicy zmienić, żeby znowu w Katowicach nie okazało się, że Katowice troszeczkę nam odpuszczą w pierwszej no tak, ale spotkania. Wszyscy myślę zdajemy nie sobie... Nie usiądą na Widzewie w drugiej połowie, prawda? Znaczy, każdy sobie zdaje sprawę, że trener po zwycięskim meczu na konferencji jeszcze z Widzewem, jeszcze były piłkarz, chce gdzieś tam dosypać, wbić tą małą szpileczkę. Jasne, miał do tego prawo, mógł tak powiedzieć. Nie twierdzę, że może tak nie było, bo może on naprawdę tak się przyłożył,
Myślę, że tak jest, bo jest to już profesjonalna piłka i trener powinien oglądać mecze przeciwników, powinien wszystko o nich wiedzieć, przekazać swojej drużynie każde plusy, minusy. Ja tak robiłem nawet w Celiotce właśnie, w makroregionie, gdzie analizowałem grę przeciwnika, robiłem odprawy i w Lidze Wojewódzkiej tak tego nie robiłem, jak właśnie w tym makroregionie. Więc trener Tarachulski, no może tak powiedzieć, co do trenera naszego, myślę, że ma dobre pionki, jak ty mówisz, nazwałeś to na tej szachownicy, ma czym grać i myślę bardziej, żeby wpłynąć na chłopców mentalnie, że oni muszą ten awans zrobić, jest, wszyscy o tym mówią, każdy im to stale powtarza, oni przede wszystkim muszą wyjść i zagrać dobry mecz i tym się obronić. Nie myśleć o tym, co będzie za 4-5 kolejek. Teraz liczy się tylko Katowice. Tylko trzeba pojechać, wyjść na 90 minut, złapać się mocno i zagrać ten mecz. Wygrać i wtedy to wszystko gdzieś tam odejdzie w dół. Ale jeżeli ty myślisz, a jeszcze mamy to, jeszcze mamy tamto, jeszcze mamy, to niestety, tu trzeba się skupić, pojechać. Ja uważam, że te Katowice są do ogrania. Widziałem ich też tam 2-3 mecze. Spokojnie jesteśmy w stanie to zrobić, tylko nasi zawodnicy muszą wyjść, nie myśleć o tym, co się stanie, co będzie, bo czasem też widzę, jak dostają bramkę, gdzie oni te głowy tak mają już spuszczone i takie, nie wiem, chyba myśli, o ja znowu, złapali nas, będą z nami jechali, co to będzie po meczu, co mam powiedzieć. Niech się zajmą grą, niech wyjdą, niech robią to, co umią. I niech wygrają ten mecz dla Widzewa. Ja już byłem święcie przekonany, że głowy wyczyszczą sobie przed meczem w Siedlcach i do 45 minuty naprawdę to dobrze wyglądało. Mhm. Tam zabrakło tej drugiej bramki. Ale sytuacje ku temu były. Były. 3-0 mieliśmy słupek Marcela Gąsiora. Tak. Później było takie uderzenie Gutka z lewej nogi, co przestrzeli. To taka też sytuacja, tam jeszcze można było coś wyciągnąć. Stara prawda, no. To niewykorzystane sytuacje się mszczą. A tak naprawdę niepowodzenie u zawodnika, nieszczelona jakaś tam sytuacja gdzieś tam obniża to tak zwane IDO, mówi o ja zepsułem tą akcję, a tu trzeba wracać, trzeba jechać znowu walczyć w obronie, odzyskać piłkę i jest ciężko. Ty mówisz o tych Siedlcach, ja już myślałem, że tutaj po tej Częstochowie, gdzie tak naprawdę 5 minut nam ten mecz uważam, że był takim taką szpilką mocną, gdzie gdzieś tam w tych głowach jest, no był wygrany mecz i w taki mocny słowo, frajerski sposób je przegraliśmy go. Z Legionowią chyba mówisz o tym, co przegraliśmy 2-1 w końcówce po dwóch rzutach wolnych? Tak, przepraszam, z Legionowią. Bo ze Skrom pierwszy mecz po pandemii, tak. Akurat miałem przyjemność oglądać z tego miejsca. Ze Skrom, przepraszam. To powiem szczerze, tak, że ze Skrom ten wiem, ale ja mówię o Legionowie. Skra wyglądała, jeśli chodzi o aspekty piłkarskie i motoryczne, zdecydowanie lepiej niż Widzew. Wiesz co, mam jeszcze takie jedno pytanie do ciebie. Marcel Pięczek. Mhm. Tak jak mówiliśmy, przeplata dobre występy trochę słabszymi. Mhm. Co temu chłopakowi potrzeba, żeby wrócił na te odpowiednie tory? Czy tak, ja uważam, że Marcel przede wszystkim lubił i był do tego przyzwyczajony, że był zawodnikiem wiodącym w drużynie. Że czuł się mocny, że przychodził na ten mecz i nie zastanawiał się, czy zagram, czy nie zagram, tylko wiedział, że ma tą opaskę kapitana, że to musi ciągnąć. Ja takiego Marcela znam i ja wiem doskonale, że on lubi czuć swoją wartość. Jeżeli zdarza mu się kontuzja, a niestety ma do tego pecha, to strasznie mu powoduje u niego na taką jakąś, może nie zawieszkę, na taki moment, gdzie tak naprawdę troszeczkę mu te ramiona opadają. Zaczyna znowu w siebie wierzyć, albo się przydarza kontuzja, albo znowu słabszy mecz. I tak naprawdę jest to taki młody wiek. On był wrzucony na głęboką wodę. Tak tym naprawdę, bardziej, że zaraz po debiucie w Widzewie poszedł na testy, tak? Do reprezentacji Polski. On grał w meczach tych eliminacyjnych, był w Bohatowie, gdzie tak naprawdę tak szybko mu to poszło, zaskoczyło, był przecież w tej reprezentacji trenera Gąsiora chyba wtedy. Tak. I naprawdę tak tu mecze niezłe grał, podłączał się,
pamiętam jeszcze u Radka Mroczkowskiego, też fajne mecze, gdzie on... Radek Mroczkowski przesunął go wtedy ze środka pomocy na lewą obronę. No, wtedy wakat. Chyba myślę z konieczności go tam... Z konieczności, wakat, lewonożny chłopak, potrzebny. Tak, tym bardziej, że myślę, że też trener Mroczkowski zna dobrze łódzkie to tutaj towarzystwo trenerów. Wie, jakich trenerów też Marcel miał wcześniej w SMS-ie, skąd ja go wtedy zabrałem, więc... No wiedział, że Marcel sobie poradzi i Marcel na pewno broni się treningami. No Marcel na pewno w treningu też wygląda nieźle i no cóż mogę powiedzieć. Tej pewności, żeby jeszcze... Tej pewności, tak. Żeby Marcel po prostu przyjeżdżał, wiedział, mi się należy to granie, ja gram, bo jestem dobry, bo po prostu na to zasługuję. Według Ciebie jaki uzyskamy wynik w Katowice? Obstawiam, że wygramy 2-1. 2-1. Radku, takim stałym punktem mojego programu są pytania od widzów pozwolisz, że rozpocznę. Robert pyta, jak pracował Pan z młodzieżą, to czy byli wśród nich tacy zawodnicy, którzy dobrze rokowali na przyszłość, a nic z tego nie wyszło? No, uważam, że takich zawodników to jest, każdy trener może powiedzieć, że no, był taki chłopiec. Nie chciałbym tu nikogo pominąć, na pewno... Jeżeli chodzi o sam Widzew tutaj, miałem w roczniku takiego zawodnika Damian Skrzyckowski. I no, uważam, że ten chłopak, to znaczy on jest chyba w rezerwach do tej pory, no to co miał Gazicho, prędkość, to co potrafił zrobić z piłką, jasne, mniej bazował na tej sile, bo on był chłopiec takiej słabej postury, ale no naprawdę... Był moment, że myślałem, że no Skrzeczu to będzie grał w piłkę i naprawdę to będzie wiatr taki, który no tutaj na tym stadionie nieraz wyprzedzi kogoś jak kiedyś, nie wiem, Marcin Zając, bo naprawdę miał to odejście. Świetna lewa, prawa noga, taki chłopak, który, ja się trochę tak śmiałem, że on żyje w takiej trochę bajce. Nie, bo się tam dwóch mijać rywali, robił to, no nie gra. Był swego czasu Piotrek Zaleski, bramkarz, który gdzieś tam jest we Włoszech. No ja myślałem, że naprawdę będzie, może jeszcze będzie, bo to jest nadal młody chłopak, to jest rocznik 2001 i ja wierzę w niego. No było tych chłopców mnóstwo. Byli chłopcy, którzy no gdzieś tam byli pół roku i zakochiwał się. Już piłka odchodziła na dalszy plan. Byli chłopcy, którzy gdzieś tam no, świetnie motorycznie wyglądali. Ja zawsze twierdziłem, że z tą piłką jeszcze da się coś zrobić. U nich, popracować, bo praca i będziesz decydowali się na jakieś inne sporty, na sztuki walki. Więc tak tego była masa. Jasne. Drugie pytanie od Darka. Jak wyglądał budżet Akademii? Czy te pieniążki są takie, że mogą zapewnić spokojną, stabilną pracę trenerską? Znaczy ja powiem o swoich czasach. Nie wiem jak jest teraz. Jeszcze rok temu wszyscy mieliśmy umowy z Widzewem i pracowaliśmy, ale na początku to było tak, że no składki członkowskie zawodnika były gdzieś tam na pensję trenera przeznaczane. Ja osobiście mogę powiedzieć, że jeżeli chodzi o ten budżet, no było słabo. Rodzice to wszystko sponsorowali. Rodzice gdzieś tam, ja wyszukiwałem sponsorów. Ja pamiętam, że firma Smolar nam 5 tysięcy dała na ten makroregion, gdzie my tam jeździliśmy na te mecze. Były też inne firmy, które nam potem sponsorowały wyjazd do Hiszpanii na taki turniej międzynarodowy. Pamiętam, że za ten awans chyba 25 tysięcy nam związek zapłacił. No to mieliśmy tam transport zapewniony właśnie do Olsztyna, do Białegostoku, do Warszawy, ale to wszystko resztę to już rodzice. No, tamte czasy były kiepskie, no ale potem była widzewska pomoc, która naprawdę, kupili nam nowe stroje, były nowe piłki, był sprzęt, więc to cały czas zmierzało coraz lepszą stronę. Myślę, że teraz jest jeszcze lepiej. Mateusz pyta, dlaczego tyle czasu dzieci płaciły składki? Czyli już wiemy. Aha. I czy nie powinno być tak, że nie ma składek, by do klubu faktycznie trafiali najzdolniejsi, których często na to nie stać? Tak jak mówiłem o tym Orle i o tych dzieciach. No znaczy tak, ja powiem to, co było za moich czasów. Jak ja, nie wiem, sprowadzałem Staśkiewicza z Piotrkowi, sprowadzałem Jończyka z Opoczna, Jarka z Wolborza. Miałem takich chłopców, którym załatwiałem bursę, załatwiałem szkołę. Oni byli zwolnieni ze składek wtedy, pamiętam.
ci, co byli w Łodzi, płacili te składki. No, to wtedy to zależało od trenera, jak umiał iść porozmawiać z zarządem klubu. Ja oczywiście starałem się pomagać, jakieś dofinansowania na obozy wyszukiwałem, różne takiego typu rzeczy. Myślę, że może kiedyś się to zmieni i widzę, nie wiem, jak będzie w pierwszej lidze, będzie dostawał dużo pieniążków, będzie mógł przeznaczyć jakąś większą sumę na akademię i wtedy tych super chłopców nie będziemy mogli sami utrzymywać. Tak powinno być. Wtedy było inaczej i myślę, że no, nikt jakoś o to jakichś strasznych pretensji nie można mieć, ale jak trener wiedział, że ma fajnego chłopca i daje sobie rękę uciąć, to zrobił wszystko, że nawet jeżeli go nie było stać na opłacenie tych składek, żeby on w tej drużynie był. I ja tak osobiście robiłem, gdzie wiedziałem, gdzie w domu jest ciężka sytuacja materialna, wiedziałem o tym, że temu chłopcu muszę pomóc i dobra, słuchaj, ty w tym miesiącu musisz zapomnieć, nie martw się tym, wiem, że tata nie ma, czy mama, dość często zdarza się, że sam jest tata, utrzymuje dzieciaków, dość często jest, że jest samotna matka i trzeba gdzieś to tam zrozumieć, więc no, ciężki temat i na ten temat trzeba zawsze rozmawiać z władzami i trzeba szukać rozwiązania takiego, żeby dojść. Ja pamiętam przecież, jak Marcela, jeszcze w gimnazjum byli, jak ja Marcela sprowadzałem do Widzewa, no to przecież tam w SMS-ie dużo większe składki się płaciło. Dużo większe. I tam byli chłopcy, którzy byli utalentowani. Tak? No bo SMS sobie przebierał. A jednak gdzieś tam płacili ci rodzice. No, ale zdarzało się, gdzie chłopiec był biednej rodziny, nie miał i te składki no, musiał też płacić. Jasne. Pytanie od Dariusza. Najlepszy pański mecz jako trenera w juniorach Widzewa? Ciężkie pytanie. Znaczy tak, na pewno mógłbym to rozdzielić na tą Ligę Wojewódzką. Jeżeli chodzi o pierwszą Ligę Wojewódzką, to myślę, że GKS Bełchatów 3-2 tam wygraliśmy. Wtedy, gdy robiliśmy ten awans, przyjechali na rewanż, było 2-2. Tam w Bełchatowie naprawdę chyba wtedy 4 czy 5 zawodników było, którzy grali w pierwszej lidze. Łącznie ze Zdybowiczem właśnie w ataku, z tym bramkarzem, który tam taką furorę robi do dziś dnia w GKS-ie. I z ŁKS-em derby, wygrana 2-1, pamiętam, nam ich Kościuk prowadził. Świetny mecz zagraliśmy, naprawdę, to były takie mecze, no i był też ten ŁKS. Ja mogę powiedzieć, że przez no prawie 5 lat, jak tu pracowałem w Widzewie, żadnego meczu derbowego nie przegrałem. Miałem takie jakieś szczęście na ten ŁKS. Nawet pamiętam, kiedy Zbyszek Kubiak do mnie zadzwonił i mówi, ja mam Radek, coś tam, wyjazd, moja drużyna 9-9, on wtedy miał rocznik, gramy z ŁKS-em, mówi tam z Piotkiem Faryńskim, mówi na tym metalowcu, chciałbym, żebyś do mnie pojechał. No i tak jechałem na ten mecz i patrzyłem na te ich wyniki i tam się zdarzały te porażki z tym ŁKS-em. Udało nam się wtedy zremisować to z tym ŁKS-em. Proszę bardzo. I mecze z tego makroregionu. No myślę, że z Jagiellonią właśnie to 2-2, gdzie tam w ostatniej minucie nam ten Bida strzelił bramkę na remis. Te mecze z Legią, mimo że porażka, no 2-0, ale to były takie mecze, gdzie miałem... To znaczy, byłeś dumny ze swojego zespołu. Tak, to znaczy byłem dumny. Powiem Ci szczerze, ja nigdy chyba o tym nikomu nie mówiłem nawet. To była sytuacja, jak my zajechaliśmy na stadion Legii grać ten mecz, gdzie cały tydzień... To już media nas tak przytłoczyły, już było tak głośno o tym meczu, wspominano mecze oczywiście 3-2 na Łazienkowskiej. To było sympatyczne, bardzo fajnie. Mieliśmy taki swój tydzień. Pojechaliśmy na tą Legię i pamiętam, że no tam jakoś jeszcze spotkałem trenera Legii, tam zamieniliśmy kilka słów, wtedy Maciek Szymański był tam właśnie, pracował, z kimś tam rozmawiałem i wszedłem do tej szatni, a oni już byli. Gdy wszedłem do szatni, nie wierzyłem własnym oczom, kolejka do toalety, niesamowita. No mówię, chłopaki, no serio, to był taki moment, gdzie oni... Mówię, słuchajcie, zasłużyliście na to, jedziemy, gramy swoje, nie bójcie się. Ale dla nich to był taki moment, ten mecz, mówię, Legia, nie bójcie się, gramy normalnie. Fajne wspomnienie. Ostatnie pytanie od Artura. Czy jest Pan zainteresowany powrotem do Widzewa? Bo pamiętam, że odnosił Pan sukcesy z drużynami młodzieżowymi. Znaczy tak, ja może odpowiem wprost. Jest to klub, który no, mam tam i zawsze on tam będzie.
powiem wprost, są w tym ludzie, w tym klubie ludzie, którym nie do końca wierzę. To jest raz. Wielu z nich już nie ma w tym klubie i to jest fajne. Uważam, że w jakimś tam stopniu wtedy no, dostałem mocno po nosie. Ja nie ukrywałem nigdy, mocno przeżyłem to, że no, straciłem pracę w Widzewie, że nie została ze mną przedłużona umowa. Kilka nocy nie przespałem, nie mogłem się z tym pogodzić. Nawet nie odbierałem telefonów od znajomych chyba z dwa pierwsze dni, bo tak nie wiedziałem, co im powiedzieć tak naprawdę. Widzę, że dużo się zmienia w Widzewie, że tu naprawdę coś się zaczyna dziać. Po drugie, no tu jest taki magnes, że ja teraz mam inny plan, inny pomysł. Pracuję w fajnej szkółce, naprawdę w Sub Andres Poli, z fajnymi ludźmi. Pracuję w Starcie Brzeziny z drużyną seniorską. Mam jakieś inne teraz spojrzenie, uczę się czegoś innego, ale oczywiście jeżeli kiedyś ktoś będzie stwierdził, że jednak się nadaje i będzie mnie chciał to widzieć, to dlaczego nie? Nie mówię nie, bo to jest mój klub i to było zawsze moim marzeniem, żeby tu czy grać, czy pracować, czy istnieć, bo ja jestem ze Starego Miasta. Tam my żyliśmy tym od małego i ja naprawdę, moje życie bez Widzewa, to raczej nie istnieje i wszyscy o mnie o tym wiedzą, każdy kto mnie zna, moja rodzina, że to jest gdzieś tam mój klub. Radku, tego ci życząc, poproszę o to, abyś zostawił na tej... Kurczę, ja od razu złotej piłce. Chciałem ci podziękować za zaproszenie, za to wyróżnienie. Nie wiem, tak znamienici goście tutaj byli, gdzieś znajdę miejsce. Piłka oczywiście będzie oddana na cele charytatywne do osoby, która będzie chciała, która się do mnie zgłosi. Radku, bardzo pięknie dziękuję. Dziękuję ci za dzisiejsze spotkanie i życzę powodzenia. Życzę powodzenia, życzę wszystkim dobrego, wszystkiego dobrego. Dziękuję Państwu serdecznie. Państwa i moim gościem był Radosław Wasiak. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję, do widzenia.